Zawsze myślałam, że jeżeli złamię nogę czy jakąś inną część ciała, to będzie to w jakiś spektakularny sposób. Natomiast mi udało się to zrobić przy codziennej czynności. Zmija jakiś rok od momentu, gdy złamałam nogę i nie zdawałam sobie z tego sprawy. Więc było to jakiś rok temu, kiedy byłam zastępcą kierownika w jednym ze sklepów. I akurat kierowniczka wybrała się na urlop, w związku z czym mój tydzień pracy zaczynał się od poniedziałku, kończył na sobotę. Musiałam być wszystkie dni w pracy i wszystko dopilnować. I w środę postanowiłam wybrać się do takiego second handu, który odkryłam jakiś czas wcześniej. I wychodząc z niego, bo na wyjściu były takie 3 stopnie, nie trafiłam w jeden z nich. Wylądowałam na palcach, gdzie mi tak szczeliło w kości. I no, miałam nadzieję, że nic się nie stało po prostu. Coś mi szczeliło w tej kości, ale uznałam, że to rozchodzę po prostu. I postanowiłam iść dalej prosto na busa, potem do domu. Tym bardziej, że uznałam, że jeżeli coś rzeczywiście się stało z tą kością, ze stopą, no to jeżeli przystanę na chwilę, to później nie będę w stanie już ruszyć i nie wrócę do domu. Natomiast w drodze powrotnej postanowiłam na chwilę dotknąć nogi i wyczułam taką bulwę jakby w jednym miejscu. Więc uznałam, że po prostu wybiłam sobie kości śródstopia. I to nie był pierwszy raz, kiedy coś takiego mi się przytrafiło, bo jakieś 10 lat wcześniej też schodziłam po schodach, tylko nie po trzech, tylko to już było troszkę więcej schodów. I też nie trafiłam w jeden stopień i poprzestawiałam sobie całkiem sporo kości w stopie. I wtedy udaliśmy się do takiego faceta, który właśnie zajmuje się nastawianiem kości. Nie jest to żaden lekarz, tylko po prostu facet, który dostał swoją wiedzę od ojca, ten znowu od swojego ojca i tak dalej. I oni od pokoleń pomagają i tam nastawiają te kości za taką symboliczną opłatą. I my jakby dowiedzieliśmy się w ogóle o jego ojcu, kiedy on nastawiał wtedy te kości. Przy okazji, gdy ja jako niemowlak potrzebowałam pomocy, gdyż okazało się, że ja, dziecko szczęścia, urodziłam się z wyrwanym biodrem i z przestawionym kręgosłupem. I wtedy też on nastawił mi i nogę, i kręgosłup. Tak więc pojechaliśmy wtedy do tego faceta, tego syna tamtego. I on nastawił mi 3 kości w tej stopie. Byłam w stanie na nogę stanąć, więc już nie było tak źle. I uznałam, że pewnie wszystko jest ok, tylko w tym momencie potrzeba czasu, żeby po prostu opuchlizna mi zeszła. A niestety nie mogłam sobie pozwolić na wolne. Bo jak mówiłam, kierowniczka była na urlopie i dzwoniłam do niej, ale nie było możliwości, żeby ona wróciła wcześniej. Więc miałam przed sobą kolejne 3 dni pracy z opuchniętą nogą. Podpierałam się tylko na parasolce i tak kuśtykałam do pracy, po pracy, z pracy. No bo skoro pracuję w sklepie, no to dużo czasu po prostu spędzałam na nogach. No i troszkę ta opuchlizna mi schodziła, natomiast zrobił się trochę krwiak z powodu, że właśnie chodziłam zamiast leżeć. Miałam nawet zdjęcia, ale może to i lepiej, że zostały one na starym telefonie, który po prostu pewnego dnia się wyłączył i nie włączył, więc nie mam do nich dostępu. Ostatniego dnia tego tygodnia, już w sobotę, przeżywałam kryzys, bo no, już miałam trochę dość. Ale przede mną były 3 dni wolnego, więc sobie po prostu mawiałam, że okej, przeżyję ten dzień. I po tych 3 dniach pewnie mi przejdzie, tak? Więc przez te 3 dni leżałam praktycznie cały czas w łóżku czy na kanapie. Opuchlizna mi zeszła, w sumie noga już tam nie bolała. I poszłam do pracy. I chodziłam przez kolejne 2 dni do pracy. Chociaż cały czas coś mi przeszkadzało w tym jednym miejscu, gdzie była ta bulwa. Też nie wiedziałam, jak mam ułożyć tą nogę, bo tak w zasadzie tylko w jednej pozycji. Nie czułam, że coś jest nie tak. Nic mi to nie przeszkadzało. A tak to zawsze coś było nie w porządku z tą nogą. Natomiast no, nie myślałam, że coś poważnego. I tak jednak drugiego dnia doszłam do wniosku, że no może po prostu jeszcze jedna kość, może jeszcze jedna kość jest poprzestawiana. Więc pojechałam do tego faceta. Tylko, że on stwierdził, że no, nie ma rentgena w oczach. To nie jest w stanie powiedzieć mi, co się dzieje z tą nogą. Więc pojechałam do szpitala i wyjechałam w gipsie. Okazało się, że złamałam nogę. I chodziłam z złamaną nogą przez tydzień do pracy. No geniusz. Później w gipsie spędziłam
W sumie niedługo w gipsie, bo później, bo miałam przez większość czasu po prostu usztywnioną nogę w inny sposób, ale no, przez 2 miesiące miałam unieruchomioną nogę. W każdym razie po 2 miesiącach, no mniej więcej 2 miesiącach wróciłam do pracy i też w sumie z innego powodu znowu pojechałam do tego faceta, gdzie przy okazji okazało się, że jeszcze jedna kość jest do nastawienia w tej mojej pięknej stopie. A później, mając trochę czasu, też znowu wybrałam się od tego sklepu, gdzie na schodach właśnie złamałam sobie nogę. I dowiedziałam się, że nie jestem jedyną ofiarą tych schodów, bo całkiem sporo osób miało jakieś wypadki na nich. I wtedy odwiedzę właścicielkę sklepu, jej znajomy, który co prawda nie na tych schodach, ale w innych okolicznościach też sobie złamał nogę. I w jego przypadku również kostkę. I ta kostka była, Boże, wybita na drugą stronę. I do tej pory mam przed oczami po prostu ten widok, jak również widok rąk i nóg ludzi w szpitalu, którzy przyszli na wizytę, którzy ewidentnie mieli nie tylko połamane te kończyny, ale często właśnie poprzestawiane kości. Natomiast no, co robią lekarze? Nie wiadomo, co zrobić z tą nogą, ręką? Wsadzamy w gips, tak? Gips wszystko załatwi. Później po prostu tłumaczyli takiemu pacjentowi, że za nisko trzyma nogę, dlatego mu puchnie. Nie dlatego, że ma poprzestawiane kości, no skądże, tylko dlatego, że za nisko trzyma nogę. Można by pomyśleć, że moja przygoda z nogą mnie czegoś nauczyła, ale nie. Kilka miesięcy później, po tym jak dotkliwie potłukam sobie żebra, to zamiast leżeć w łóżku, kiedy nie byłam w stanie się przekręcić za bardzo, nie byłam w stanie nic dźwigać, bo mnie wszystko bolało. Nie byłam w stanie się za bardzo schylić, nawet podnoszenie się z łóżka to był problem. A jeżeli chodziło o oddychanie, to mogłam brać tylko bardzo płytkie oddechy. No to zamiast leżeć w łóżku, poszłam do pracy i robiłam przebudowę. No debil.